No to jesteśmy ponownie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Witamy teraz widzów TV4. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Legią Warszawa a Górnikiem Łęczna. Przywitamy się ponownie. Marcin Feddek. Cezary Kucharski. Tak jak powiedziałem, fajny był ten felieton twój odnośnie podsumowania Legii występów w tym sezonie. No ale może popatrzmy szybciutko na skład Górnika. 22 Piotr Leciejewski, 3 Tomasz Miedzierski, 5 Michał Łabęcki, 6 Paweł Głowacki, 15 Toni Golem, 16 Ferdinand Szifon, 18 Dawid Saudecki, 20 Kamil Stachera, 25 Walery Sokolenko, 27 Dariusz Jarecki i 29 Janusz Surdykowski. Tak wygląda ustawienie Górnika Łęczna. 4-4-2. W trakcie sezonu trener Chrobak raczej stawiał na jednego zawodnika z przodu i 5 piłkarzy w środku pomocy. No ale dzisiaj przed meczem powiedział mi, że marzy o sprawieniu tutaj niespodzianki. Puchar to jest już zupełnie co innego jak liga, tam trzeba było bronić się przed spadkiem, tu jest szansa walki o półfinał, to jest ławka rezerwowych, między innymi Kwiek, Żukowski, Rogowski, Wywrocki, Nazaruk, Szymanek i Osób, trenerem oczywiście Krzysztof Chrobak. I skład Legii Warszawa. W bramce 99 Jan Mucha, 3 Wojciech Szala, 6 Roger Guerreiro, 8 Łukasz Surma, 9 Piotr Włodarczyk, 13 Aleksander Bukowicz, 18 Bartłomiej Grzelak, 21 Artur Jędrzejczyk, 23 Piotr Bronowicki, 23 Mamadou Balde i 28 Marcin Smoliński. No i popatrzmy na ustawienie, troszeczkę nietypowe, bo rzadko się zdarza, żeby Legia grała trójką piłkarzy z tyłu. Jędrzejczyk, Szala, Bronowicki, przed nimi dwóch defensywnych pomocników, Balde, Surma, Wukowicz wysunięty, Roger Smoliński po bokach, no i Grzelak, Włodarczyk. To jest znacznie silniejsza jedenastka, niż ta, która wybiegła w pierwszym spotkaniu na ławce Alcantara. Korzym Janczyk, który grał w wyjściowej jedenastce w meczu w Łęcznej, Burkhardt także siedzi na ławce rezerwowych oraz Wysocki. Tych trzech piłkarzy było w wyjściowej jedenastce Jacka Zielińskiego przed kilkoma dniami na stadionie w Łęcznej. No i za moment już piłkarze obu drużyn wyjdą na murawę. Wracając do tego twojego felietonu, to tak było Kucharz na ostro, jak dobrze pamiętam. No i tak na ostro było. No, muszę pisać ostro, żeby było ciekawie, ale wydaje mi się, że piszę też merytorycznie. To nie jest żadna złośliwość, po prostu tak sądzę. To, co mi podpowiada serce, no to piszę. No, nie staram się kogoś zbytnio krytykować, ale też w drugą stronę przesadzać. Nie chwalę też, no, może jeśli nie ma za wnioski z tego, tak? No tak. Myślę, że pewne rozwiązania, pewne spostrzeżenia przekazuję pisząc. Myślę, że po prostu być może ktoś pomyśli, że może warto coś zmienić. Ale właściwie był taki dzień w tygodniu, bodajże wtorek, kiedy otworzyłem jedną gazetę, drugą. Tu się pisze, że Cezary Kucharski będzie dyrektorem sportowym Arki Gdynia. Tu, że jednak nie, że jednak zostaniesz nadal menadżerem piłkarskim. To jak to jest z tobą w końcu? Znaczy, menadżerem piłkarskim jestem. Mam licencję FIFA, zaczynam działać w tym kierunku, ale też faktem jest, że spotkałem się z trenerem stawowym, z przedstawicielem Rady Nadzorczej Arki w Gdyni. Rozmawialiśmy o moim zatrudnieniu. Nie wiem, co z tego wyjdzie. No to przenosimy się na murawę, na czarno, właściwie takie ciemnozielone stroje, dobrze ci znane z Łęcznej. Drużyna Górnika, na biało dziś Legia Warszawa, Łukasz Surma. Troszeczkę broniłeś go w tym swoim felietonie i się wcale nie dziwię, bo trudno zwalić całą winę na Łukasza, tym bardziej, że tak jak zauważyłeś, on nie jest piłkarzem, który najwięcej w tym klubie zarabia, nie jest piłkarzem może, który nie ma takiej charyzmy, który nie ma takiej siły przebicia w tej drużynie, którą mieć powinien chyba kapitan. Myślę, że Łukasz ma charyzmę, ma jakieś cechy, które pozwalają mu być kapitanem. Natomiast wydaje mi się, że defensywny pomocnik to nie może być osoba, która decyduje o byciu drużyny. To powinni być ofensywni zawodnicy, napastnicy. Dlatego broniłem Łukasza, bo uważam też, że piłka nożna jest grą zespołową i to odpowiedzialność powinna być zbiorowa, a nie odpowiedzialność pojedynczego zawodnika, który ma niewiele. Nie może niewiele zrobić. No to za chwilę pierwszy gwizdek arbitra tego meczu. A przypomnę, że jest nim Leszek Gawron. Pomagają mu Krzysztof Bomba i Tomasz Kukowski. Sędzią technicznym jest Jacek Zygmunt. Pierwszy gwizdek. No i zobaczymy, jak tym razem zaprezentuje się Legia. Może nie ma faktycznie kompletu publiczności. Być może też będziemy mieli troszeczkę taką na początku sielonkową piłkę nożną. No ale zobaczymy, czy wzięli sobie do serca to, że tak zawiedli w tym pierwszym spotkaniu. Zresztą podkreślał to Łukasz Surma, bo praktycznie siedziało jeszcze w głowach piłkarzy to spotkanie z Zagłębiem Lubin. Jacek Zieliński wprawdzie przejął drużynę, rozegrał 10 spotkań, z czego 7 wygrał, ale 3 przegrał. I te 3 przegrał z Lechem, z Zagłębiem i z Wisłą Kraków. Tak, z drużynami dosyć mocnymi. Legia przegrała 10 spotkań w tej lidze. Zdecydowanie
za dużo w pojedynkach z tymi drużynami, które będą nas reprezentowały w pucharze UEFA. Legia w 6 spotkaniach tylko jeden remis, 5 porażek. Myślę, że to jest coś, co powinno w Legii działaczy czy trenera, czy menadżera zastanowić. Dlaczego Legia przegrywa właśnie w ważnych spotkaniach? Praktycznie żadnego w tym sezonie według mnie nie wygrała ważnego spotkania. No i w całym sezonie 10 porażek. Taki sezon zdarzył się Legii bardzo, bardzo dawno temu. No ale my już skupmy się na tym, co dzieje się na murawie. Pierwsze ostre starcie. Jak zwykle Piotr Bronowicki. Zaczepiłeś go, gra z twoim numerem, więc zaznaczyłeś mu kolego, to ty musisz zasuwać na tym murawie, tak jak ja. Tak, Piotrek jest... Numer zobowiązuje. Tak, sympatycznym piłkarzem, lubię go, ma fajny dowcip i jest też ambitnym człowiekiem i piłkarzem. I oczywiście cieszę się, że gra z moim numerem. I to był taki żart, który... Odpychał Łapęcki Smolińskiego, stąd przerwa w grze. Ładne teraz podanie do Wukowicza, popatrzmy, dobrze podkręcona piłka, ale tutaj świetnie ustawienie jak na razie obrońcy Łęcznej, Szifon. Jeszcze jest Żelak, próbował strącić tą piłkę tak zewnętrzną częścią stopy do wychodzącego Rodgera, ale zabrakło troszeczkę. W poprzedniej akcji bardzo dobre dośrodkowanie Wukowicza, wydaje mi się, że brakowało w polu karnym Żelaka, bo bardzo dobrze Piotrek Włodarczyk zszedł na krótki super, natomiast Żelak był poza polem karnym. Teraz Łabęcki, znów gwizdek sędziego i znów mamy rzut wolny dla drużyny Legii Warszawa. No to jest piłkarz, który z pewnością może zaliczyć tą rundę do udanych. Świetnie prezentował się na wiosnę Łabęcki. Był jednym z tych zawodników, którzy mieli ogromny wpływ na to, jak Łęczna sobie radziła i w konsekwencji utrzymała się. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście ten klub pożegna się nie tylko z drugą ligą, ale być może z trzecią. Wiem, że rozmawiałeś tutaj przed meczem, zastanawiałeś się, jak wyglądały kontrakty, bo trzecia liga to już nie jest przecież liga profesjonalna. No i co teraz z tymi piłkarzami, którzy kontrakty mają podpisane? Bodajże tylko 3 zawodników po tym sezonie może po prostu odejść, bo kontrakty im się kończą. Myślę, że nikt nie będzie chciał zostać w Łęcznie, która będzie grała w trzeciej lidze. Myślę, że ci piłkarze mają większe ambicje, żeby grać w pierwszej lidze, w drugiej lidze. I też myślę, że klubu nie będzie stać, jeżeli będzie degradacja do trzeciej ligi. Wydaje mi się, że klub po prostu musi się pozbyć tych wszystkich piłkarzy. I budować coś od nowa. Tak, budować coś od nowa, bo... Mimo, że nie ma wielu kibiców, głośny doping na Łazienkowskiej. Zresztą spora grupa kibiców wybrała się także do Łęcznej. No i tak z niedowierzaniem patrzyła, co się dzieje na początku drugiej połowy, kiedy Legia szybko straciła 2 bramki. Smoliński był jednym z tych piłkarzy, których chwalił Bożdżar Iwanow, Roman Kołtoń, którzy komentowali tamto spotkanie. Był widoczny, szarpał może za 2, nawet za 3 w środku boiska. Dobrą zmianę dał Włodarczyk, teraz dośrodkowanie i znów wybita piłka daleko od pola karnego. Szala. Bronowicki. Będzie kolejna szansa na dośrodkowanie. Trafił w rękę chyba Sokolenkę. No, podniesiona w górę chorągiewka i zobaczymy, będzie na pewno rzut wolny, zdziwione troszeczkę Sokolenko, ale może w powtórce będzie to widać. Smoliński, ja nie wiem, czy to była ręka, czy to tak było przy ciele, czy trafił go gdzieś w pierś. No, wydaje mi się, że była ręka, że jednak piłkę Szykornika Męczna zatrzymał i ona nie dotarła do odbiorcy. Górnik Łęcza to jest drużyna, która kompletnie nie leży piłkarzom z Łazienkowskiej od czasu, kiedy ta ekipa pojawiła się w Ekstraklasie. 2 remisy, 1 porażka 0-2 2 lata temu w poprzednim sezonie. No i my w tym sezonie wreszcie wygrana na Łazienkowskiej, aż 5-0. Tam fantastyczną asystą popisał się nieobecny w tym meczu, ale teraz była szansa, strzelał Żelak. Łapie piłkę Leciejewski. Wpuścił bramkę, której bramkarz nie powinien wpuścić, a więc strzeloną przez Burkarda z rzutu rożnego w poprzednim meczu na 2-2. Jeszcze raz mocno bita piłka. Nie wiem, czy to było uderzenie, czy zagranie na bliższy słupek. W każdym razie w tym zamieszaniu Grzelak znalazł się w najlepszym miejscu, ale uderzył niezbyt precyzyjnie. Niezbyt precyzyjnie, bo był w pozycji stojącej. On nie nabiegał, więc to uderzenie głową nie było zbyt mocne. Nie sprawiło kłopotów bramkarzowi. A sporo pieniążków za tego piłkarza Legia wydała i tak się zastanawiam, bo niektórzy krytykują tego gracza za to, że no nie jest aż tak wielkim piłkarzem, aby grać w Legii. Inni twierdzą, że to jest chłopak, który kapitalnie prowadzi piłkę przy nodze, kiedy mają się krótko, potrafi balansem ciała zgubić rywala na, nie wiem, metrze kwadratowym. No ale
Myślisz, że tutaj zrobi karierę właśnie w Warszawie? Dla mnie w ogóle Grzelak jest nieprzygotowany fizycznie, żeby grać w pierwszej lidze. To przez jego problemy zdrowotne. Miał kilka pauz, będąc tutaj w Legii. Ale też oglądałem mecz na przykład z Arką Gdynia, gdy bardzo dobrze się prezentował właśnie po długiej kontuzji, gdy był, można powiedzieć, jeszcze taki niezmęczony. To parę zagrań miałem, znaczy widziałem takich bardzo ciekawych, znajomujących dużą klasę tego zawodnika. Więc myślę, że jeśli on się przygotuje fizycznie, to będzie groźnym i może zastanowić o sile Legii w przyszłym sezonie. Bo może nie jest wielkim sprinterem, tak bardziej przypomina mi jednego z graczy Liverpoolu, słynnego wysokiego Petera Croucha. Natomiast jest na pewno od niego niższy i ta technika chyba użytkowa taka na boisku z piłką jest naprawdę na dobrym poziomie. Tutaj cię zdziwię, właśnie Grzelak jest typem zawodnika szybkościowego, on sprintera, natomiast nie ma wytrzymałości jeszcze takiej odpowiedniej, żeby to pokazywać. Może dlatego nie jest to takie widoczne. No to zobaczymy, jak przepracuje okres przygotowawczy. Rozpoczyna Balde. Roger. Wszystko wskazuje na to, że będzie jedynym Brazylijczykiem, który pozostanie w Legii. Teraz ładne zagranie Bukowicza, ale nie ruszył do tej piłki. Balde już wraca na swoją połowę. Jacek Zieliński. No tak, czytałem sobie ostatnio jego artykuły, jego wypowiedzi i zastanawiałem się, co tak naprawdę siedzi w głowie Jacka Zielińskiego, bo przed meczem z Zagłębiem wszyscy pytali się, jaki wystawi skład, bo przecież jest jeszcze Puchar Ekstraklasa, więc szansa do Legii na to, żeby walczyć jakieś trofeum, to powiedział, że oczywiście wystawi najsilniejsze, ale też myśli o pucharze. Potem pojawia się jego wypowiedź, że ten puchar to tak ni w 5, ni w 10, no nie pasuje teraz po zakończeniu rozgrywek, wszyscy już myślą o urlopach. No i tak naprawdę do końca nie wiem, o czym myśli Jacek Zieliński, czy chce zdobyć ten puchar, czy nie, bo pojawiła się informacja, że jeżeli zajmie miejsce gwarantujące udział w Intertoto i wywalczy puchar Ekstraklasy, to pozostanie trenerem na kolejny sezon. No to już pytanie też do właścicieli i do zarządu klubu, czy Jacek pozostanie trenerem, jeśli zdobędzie puchar Ekstraklasy. Z drugiej strony, jeśli tego pucharu nie zdobędzie i nie zdobędzie na przykład w ostatnim meczu, to będzie myślało, że tak, nowy trener będzie miał bardzo mało czasu na przygotowanie, na poznanie zawodników. Tak, chyba. To jest problem tego pucharu. O tym mówił także wczoraj na poprzednim meczu Bełchatowa z Koroną Orest Lęczek, ale może o tym za moment. Roger chciał zagrać ładną prostopadłą piłkę między trzech obrońców. Tam już wychodził na czystą pozycję Włodarczyk. Podobno interesuje się nim Trabzonspor, ale to wszystko podobno. Wodar niczego nie potwierdza. Teraz ładne zagranie z pierwszej piłki Rogera, ale nie zdążył Aleksander Bukowicz. A nie, to był Grzelak, przepraszam. I to nie było tej szybkości, o której mówiłeś. Nie, tutaj środkowy obrońca Górnika Łęczna przewidział to zagranie, więc ślizgiem uniemożliwił Grzelakowi dotarcie do tej piłki. Tutaj nawet Ben Johnson w najlepszej formie nie miałby szans. Szifon. Spokojnie starają się konstruować akcję gracze z Łęczny. Teraz daleki przerzut do Stachyry. Młodziutki gracz, reprezentant Polski do lat 19. Dobry mecz rozegrał przeciwko Legii właśnie kilka dni temu. Było widać, że naprawdę jest obdarzony niezłą szybkością, niezłą dynamiką. Do tego także potrafi nieźle dryblować. Nie bał zresztą się brać ciężaru gry na swoje barki, kiedy tam przebijał się właśnie wzdłuż bocznej linii boiska. I rozpoczyna Mucha. Podarczyk zdołał strącić piłkę, tam jakieś nieporozumienie między dwoma środkowymi obrońcami, Midzierskim i Tonim Golemem. Mają pretensje do siebie rzeczywiście. We dwójkę wyskoczyli. Tak, we dwójkę. No, tutaj prosty błąd, dziecinny praktycznie błąd. No, mają szczęście, że nikt nie przewidział właśnie, że Wodarczyk wygra to główkę. No zobaczymy, jak będzie układała się gra w środku pola, bo nie ma Niżnika. Jest za niego nieograny może w tym sezonie Sołdecki. Zaledwie 11 spotkań, 7 meczów wyjściowo 11. Wodarczyk wolał wycofać piłkę. Smoliński. Surma, ładne prostopadło zagranie, ale znów wybija piłkę golem. Szybko odzyskał futbolówkę Bronowicki.
zgadza się teraz z arbitrem. Bukowicz w swoim synu rzucił piłką w kierunku bocznego sędziego. No ostatnio tutaj w meczu ligowym rzeczywiście Łęczna przegrała aż 5-0. Przypomnę tylko tą piękną asystę nieobecnego Radowicza, który wciąż cierpi na uraz kostki, nie może zagrać w tym meczu. Podobno nie w pełni zdrowia jest także Wukowicz. No i Jacek Zieliński martwi się, czy będzie miał z kogo skorzystać w najbliższych meczach Pucharu Ekstraklasy, jeżeli awansuje teraz podanie za plecy obrońców. Ale już musi wracać na swoją połowę Dawid Jarecki. Bardzo dobry pomysł z tym zagraniem za linię obrony Legii, ale pytanie było niezbyt dokładne. Stali wysoko w trójkę, równo ustawieni wszyscy trzej zawodnicy Jacka Zielińskiego. Nie odpuszczają swojemu byłemu koledze, Piotrkowi Bronowickiemu. No niezbyt dobry mecz rozegrał właśnie na stadionie w Łęcznej. Jeszcze raz popatrzmy. No, ostre wejście właśnie Jareckiego, który nie zdążył do tamtego podania. 23 mecze, 11 w pierwszym składzie w całym sezonie rozegrał Dawid Jarecki. Jeden gol, jedna asysta. Nie ma na Zaruka, który usiadł na ławce rezerwowych, bo właśnie Krzysztof Probak stwierdził, że niech Jarecki troszeczkę pobiega, niech da z siebie trochę tej drużynie na koniec tego sezonu. Teraz walczył do końca Włodarczyk, miał problemy Midzierski. Smoliński, ładna dośrodkowana piłka, był tam Surma, ale uprzedzili go graczy Łęcznej. Jeszcze walczy Stachyra, ale będzie rzucał tu dla Legii Warszawa. Balde. Od razu podanie w kierunku Grzelaka. Ten strącił piłkę za siebie, licząc, że tam będzie gdzieś Włodarczyk. Ale troszeczkę za mocno. Piotrek Leciejewski, 17 spotkań, 16 w podstawowym składzie. No troszeczkę więcej tych meczów rozegrał od Tytonia, reprezentanta do lat 21. Troszeczkę lepsza nota od przeglądu sportowego. Teraz przekładał sobie piłkę Grzelak. Jeszcze próbuje ją odzyskać. Jeszcze Grzelak jest. Włodarczyk do niego piłka i w ostatniej chwili wybijają chyba Toni golem. Ale wciąż Legia. Teraz Włodarczyk ma doskonałą sytuację. Zgranie piłki, kapitalne uderzenie, ale wcześniej uniesiona w górę chorągiewka. Ładnie zrobił to Włodarczyk, z pierwszej piłki uderzył Aleksander Bukowicz. Bardzo ładny strzał, ale wcześniej chyba zamiar był spalony. Tak, tak. Ale jeszcze raz popatrzmy na podanie. Moment podania, moim zdaniem, spalonego nie było. Dopiero kiedy piłka była już w górze. Tak. W sensie się pomylił, ale tak minimalnie. Ale bardzo dobra akcja Włodarczyka z Bukowiczem. No trochę czasu już grają razem, to... Powinni się rozumieć. Szifon. Od razu osaczony przez trzech legionistów, stracił piłkę. Surma. Niedokładnie. Ponownie Szifon. Jarecki. Jest Sokolenko. Mocny przerzut znów za plecy obrońców, ale znów za mocna piłka. I od razu mucha w kierunku Rogera. No ciekawe, jak się Brazylijczyk odnajdzie, jeżeli rzeczywiście zostanie sam. Edson zdezerterował, najprawdopodobniej już go nie zobaczymy w Legii. Podobno wyjechał sobie do Hiszpanii na jakieś testy. Taka pojawiła się dzisiaj informacja w Gazecie Wyborczej. To też ciekawe, bo jeden z najwyższych kontraktów w Legii. Właściwie od początku były problemy z tym zawodnikiem. Nastawiał innych Brazylijczyków przeciwko pozostałym kolegom. Trzymał tą brazylijską trupę razem. Wiadomo, jak to się dla jednego skończyło. To była taka tajemnica Polisinela. Edson to nie była taka pozytywna jednostka w drużynie, jak się pisało o nim. I w momencie, gdy Legia nie grała dobrze, wyszło na jaw pewne informacje, które były normalnie ukrywane. Trzymane w szatni, jak to się mówi teraz. Tak. Niedokładne wybicie piłki, ale wchodzi Leciejewski. Miał przez chwilę problem Paweł Głowacki. Między innymi to, że nie było dobrej atmosfery w szatni. Legia nie grała też dobrze, bo ważna, każdy wie, każdy piłkarz czy trener wie, że ważna jest atmosfera w szatni. Nie
Nie opanował piłki Surdykowski, ale będzie rzut z autu dla drużyny Górnika Łęczna. Widoczny jest Szifon, dużo biega, ale na razie robi dużo wiatru i zagrywa z reguły piłkę do tyłu, a nie do przodu. Ponownie Szifon. I tak jak mówiłem przed chwilą, znów zagrana piłka do tyłu. Łabęcki świetnie się zastawił, zrobił miejsce dla Głowackiego. No i od początku muszą budować tę akcję gracze trenera Chrobaka. Teraz przeciął to podanie Łukasz Surma, wstawił tylko nogę, przeczytał to zagranie. Znów niedokładne podanie w kierunku Wodarczyka, ale jest Balde. To będzie wracał po tym sezonie do Girondin Bordeaux. To był nieudany transfer, nieudane wypożyczenie, bo nie sprawdził się tutaj, nie zaaklimatyzował się Senegalczyk. Zaledwie 729 minut spędził w barwach Legii w sezonie 2006-2007, jeżeli chodzi o ligę. Szala. Balde. Jest przed nim ustawiony Stachyra. Teraz już Roger i Głowacki. Roger po nodze, ale zdąży Leciejewski. Nie będzie już groźnego. Też miał fantastyczne wejście do polskiej ligi Roger. Wydawało się, że to jest piłkarz, który może być gwiazdą. Zresztą tak się wszyscy rozpisywali na początku, pisząc o nim praktycznie laurki w gazetach. No, a potem okazało się, że lubi także troszeczkę się zabawić. Teraz się zarzeka, że już nie ma mowy o jakichś zabawach alkoholowych. No i mówię, jestem ciekaw, jak się odnajdzie w tej drużynie, bo skoro Edson trzymał tą grupę w garści, nie pozwalał się zbratać z Polakami, no to teraz będzie musiał się zbratać, bo tak jak powiedziałeś przed meczem, Bukowicz na przykład kapitalnie mówił po polsku, a Roger już trochę u nas w kraju jest i dogadasz się z nim, to tak po polsku raczej się nie da. Nie, to jest rzeczywiście problem w Legii. To też jest ważne, że na boisku piłkarze rozmawiają, więc komunikacja jest istotna. Wśród piłkarzy brazylijskich, będąc nawet jeszcze w szatni, gdy byłem, nie widziałem takiej ochoty zbytniej do nauki języka polskiego. I to też świadczyło o tym, jak oni traktują ten klub. Szala. Na razie rządzi, dzieli na środku boiska, tak jak mówiliśmy, trójką grają z tyłu ci legioniści, no ale mają dobry wynik z Łęcznej, strzelą jedną bramkę, już będzie praktycznie, można powiedzieć, mecz ustawiony. No a Łęczna powoli jakby się otrząsnęła z tej pierwszej przewagi. W tych pierwszych minutach Legii mamy 18 minut, wciąż 0-0, tak samo było w pierwszym spotkaniu. No i mamy nadzieję, że tutaj jednak bramki obejrzymy. Łabęcki. Wcześniej jednak padł na murawę Szifon. Po wejściu Jędrzejczyka bodajże. No zawalił dwie bramki młody Jędrzejczyk. Jutro razem z Janczykiem wyjeżdżają na zgrupowanie kadry młodzieżowej. Szifon na razie nie wie chyba, gdzie jest. Ostre starcie. Pojawił się w drugiej połowie w pierwszym spotkaniu. Dzisiaj widzimy go od pierwszej minuty. No, Łabęcki już chyba nie zbaczając na swojego partnera rozpocznie grę. Ładne podanie na narożnik boiska, ale tam poradzili sobie legioniści. Łabęcki. Ładny dribbling. Szifon z pierwszej piłki. Zaprosił do tej akcji Głowackiego. Głowacki w pole karne. No i Mucha prawie przeliczył się chyba z tym wejściem do piłki. Ja myślę, że dobrze obliczył lot piłki, ale Szifon popnął go barkiem w momencie, gdy Mucha był w powietrzu. Dlatego się przewrócił. Zobacz, widzisz? No ale miałem wrażenie, że najpierw zrobił takich pewnych parę kroków do przodu, a potem tak jedną nogą do tyłu jednak. Myślę, że utrzymałby się na nogach, gdyby Szifon go nie popnął. Roger, próba ładnego zagrania prostopadłego, zatrzymana ta piłka. Jeszcze jedno podanie Bukowicza, tym razem znów radzą sobie gracze Górnika. Wydaje mi się, że to było spóźnione podanie Rogera, że był moment, gdyby zagrał, to Smoliński wyszedłby sam na sam z bramkarzem. Przed chwilą znów odzyskał momentalnie piłkę po stracie Aleksander Bukowicz. No on może żałować, że ta runda się kończy, bo rzeczywiście odżył po tym, kiedy no, z drużyny odszedł Dariusz Wdowczyk. Zaczął grać, a przynajmniej przypominać tego Bukowicza, z którym ty jeszcze grałeś, kiedy zdobywaliście Mistrzostwo Polski, kiedy on tą drużynę prowadził do mistrzostwa, kiedy grał te piłki, kiedy był praktycznie no, tym królem środka pola.
Tak, trenerem był Dariusz Dowczyk, no a co nie cieszył się zbytnim zaufaniem trenera Dowczyka. Sprowadzenie Burcharda, sprowadzenie juniora to był sygnał, że właśnie w tym klubie nie będzie się stawiano na Wukowicza. Rzeczywistość okazała się inna, że to właśnie Wukowicz jest najlepszym rozgrywającym z tej trójki. Teraz ładna akcja Wodarczyka. Żelak do boku, Roger. Jest trzech legionistów w polu karnym, ale wybija piłkę Łabęcki. Jeszcze Legia, Surma. Bronowicki. Prosty błąd w przyjęciu piłki, ale bez konsekwencji. Wukowicz. Teraz na takim małym kwadracie próbują rozegrać piłkę legioniści. Ładnie zgranie piłki przed pole karne uderzał Smoliński. A może to był Surma? Wydaje mi się, że Smoliński to był. Nie, to Surma. Jest ta pierwsza minuta, wciąż 0-0. No i znów gwizdek arbitra. Przewinił młody Stachyra. No Jędrzejczyk na pewno nie będzie miło wspominał tej pierwszej konfrontacji. Najpierw sprokurowana przez niego bramka na 1-0. Źle wybita piłka w polu karnym. No i przy drugiej bramce również miał swój udział. Wyglądało, że tych kibiców nie będzie tak wielu, ale jakby niektórzy pracę skończyli i dojechali na tą godzinę 18. Kolejna wrzutka i tu dobrze pilnowany Grzelak przez grającego z numerem 3 Midzierskim. Tomasz Midzierski to też ciekawy gracz, bo tylko jeden mecz, 45 minut rozegrał na wiosnę w barwach Górnika Łęczna, trapiony kontuzjami. W Kucharze Ekstraklasy dostaje regularnie szansę od trenera Chrobaka. Ta etatowa para środkowych obrońców, Jurczyński, Pawelec. Jurczyński kontuzjowany, Pawelec także nie może grać. To jest ta dwójka, która grała w lidze. Teraz jest szansa na wejście z piłką. Zwolnił tą akcję niepotrzebnym chyba dribblingiem, tak w koło własnej osi Grzelak. Trzeba było chyba z pierwszej piłki spróbować zagrać do któregoś z partnerów, który wychodził obok niego. Powiedziałeś Jurczyński, to jakiś nowy piłkarz z Górnika Łęczna, czy Jurkowski? Czy Jurkowski. Jurkowski. Jurkowskiego, Jurkowskiego, tak? Oczywiście, tak, że Jurkowskiego. Jest. Tak. Rzeczywiście on też miał taki moment, że nie cieszył się zaufaniem trenerów, kiedy właśnie przejął drużynę Krzysztof Chrobak. Przyjechał tutaj na Legię i Jurkowski wrócił do drużyny i od razu niestety w tym meczu ta obrona z nim w składzie spisywała się fatalnie, bo 5 bramek straconych, a mogło być dużo więcej. Nie cieszył się zaufaniem, gdy trenerem Górnika Łęczna był trener Kubicki. I był nawet odsunięty do rezerw. Odsunięty do rezerw, ale trener Chrobak po jakimś czasie zorientował się, że to brakuje mu takiego doświadczonego piłkarza w swojej linii obrony i przywrócił go do pierwszej drużyny. I Bartek wspólnie z Mariuszem Pawelcem rozegrali bardzo dobrych kilka spotkań. No ale dzisiaj go nie oglądamy, faulowany teraz przez Balde Stachyra, nie jest tak widoczny jak w pierwszym meczu. Z tego co wiem, to Bartek Jurkowski i Mariusz Pawelec są kontuzjowani, tak, w kraju. Tych kontuzji jest zresztą znacznie więcej w obu drużynach. Nie ma Kuliga, Kwiek siedzi na ławce rezerwowych. Nikitowicz, Manewski, Masłowski, to są ci piłkarze, z których nie może skorzystać. Bardzo dobre wyjście Janka Muchy do tego dośrodkowania. Przed chwilą mówiłem, że Stachyra nie jest widoczny, tutaj świetnie poszedł do prostowanej piłki. No to może usłyszał akurat. Tak. Ale odważne wyjście Janka Muchy, który złapał piłkę jedną ręką. To jest duża sztuka. No on się musi teraz dobrze prezentować, bo wie już o tym, że jest w drużynie nowy bramkarz, Wojciech Skaba. Piłkarz, któremu wróżą no, wielu fachowców niezłą karierę, bo zagrał kilka świetnych spotkań w Odrze Wodzisław. Przychodzi za niemałe pieniążki na Łazienkowską. No i tak się wszyscy zastanawiają, czy rzeczywiście Mucha będzie następcą Fabiańskiego. Nie miał zbyt wielu szans, jeśli chodzi o grę w poprzednim sezonie, tylko 7 spotkań. No i Fabiańskiego już nie ma, ale Skaba zapowiada, że będzie walczył o prawo gry między słupkami Legii Warszawa. Teraz błąd Wukowicza, przejęcie piłki w środku boiska. Bardzo dobry pomysł miał
piłkarz Górnika Łęczna się prostował piłkę zagrać do swojego wychodzącego na czystą pozycję napastnika, ale Wukowicz przeciął tą akcję. Dobry powrót Głowackiego powstrzymał Rogera. No i tak jak powiedzieliśmy na początku, ta przewaga Legii była dość wyraźna. Rzucili się legioniści na swoich rywali, żeby szybko strzelić bramkę, ustawić mecz. I teraz troszeczkę to się wyrównało. Znów chyba zwlekał Roger. Tak, Wukowicz bardzo dobrze szedł po stopadłej piłki. Teraz ładne zagranie Grzelaka, ale nie wydaje mi się, żeby odgrywał. Wydaje mi się, że tak zgubił tą piłkę w dribblingu. Ale w tym momencie Roger przeszkodził swojemu koledze. Bo gdyby Rogera nie było w tym sektorze boiska, myślę, że Grzelak mógłby oddać strzał. Smoliński, teraz Wukowicz. Ponownie Smoliński, ładnie z pierwszej piłki do Wukowicza. Wukowicz, prostopadła piłka do Grzelaka, ale ten obejrzał się, gdzie jest Wodarczyk i do tej piłki w ogóle nie wystartował. Mam wrażenie, że Grzelak nie rozumie trochę gry Wukowicza. Albo po prostu nie ma siły. Walczył tam Jarecki, popatrzmy. Dośrodkowana piłka. Balde spokojnie odgrywa do Jana Muchy. Ten troszeczkę zwleka, no i ostatecznie udało mu się wybić piłkę. Midzierski i Głowacki. Jarecki. Nie udało się przegrać tej piłki wzdłuż bocznej linii boiska. Szybko uzyskali tą piłkę legioniści, zacieśnili ten fragment boiska, gdzie próbowała się Łęczna właśnie przedostać. No i teoretycznie grają trójką, ale tak naprawdę Bronowicki schodzi, kiedy jest atak Łęcznej i tworzą jednak blok czterech piłkarzy legioniści, a nie tak jak wyglądało to na grafice przed spotkaniem. Jędrzejczyk. Mówiłem, z Janczykiem jutro pakuje się, leci do Jordanii na turniej młodzieżowej reprezentacji. Będzie rzut autu dla Legii. 28 minuta wciąż, 0-0. Na razie Legia zbyt mało tych sytuacji stworzyła, żeby myśleć o strzeleniu. Właściwie nie było żadnej klarownej sytuacji. Tak. Przewagę optyczną legioniści na pewno mają. Łęczna próbuje wyjść szybko z piłką, z pominięciem czasami drugiej linii. Takie zagranie właśnie za plecy obrońców albo gdzieś pod samą boczną linię boiska. No, na pewno szkoda, że nie ma Nieźnika w tym spotkaniu, bo to jest piłkarz, który potrafi jednym zagraniem uruchomić swojego partnera z ataku. Bronowicki. Znowu zdziwiony Sokolenko, ale będzie rzucał tu dla Legii. Szybko wyrzucił piłkę Bronowicki. Wukowicz. Wukowicz podkręcona piłka. Jest Wodarczyk. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Grzelak praktycznie teraz nie wyskoczył do tej piłki. Uderzał Surma. Jeszcze jest szansa na poprawkę. Ale obok słupka. Tym razem Bronowicki. Brat na zgrupowaniu kadry, jak już wiemy, reprezentacja poleciała do Baku, już jest po pierwszych treningach. No, za wysoko nie wyskoczył Grzelak do tej piłki. No, może skutecznie był blokowany przez Midzierskiego, a tutaj nieczysto trafiona piłka przez Piotrka Bronowickiego. Można powiedzieć, że pierwsze zagrożenie Legii w tym meczu, które stworzyła. A ciekawe, jak wzmocniony zostanie ten zespół, bo wiadomo, że Legia zagra w Intertoto. Najpierw spotkanie albo z drużyną z Łotwy bodajże, albo z Litwy lub z Walii, a potem już czeka stary, dobry znajomy Czarek, Blackburn Rovers. Jeżeli pokonają Blackburn legioniści, oczywiście, jeżeli przejdą tą pierwszą rundę wstępną, to po pokonaniu Blackburn awansują do rozgrywek Pucharu UEFA. A kiedyś Liga Mistrzów, dwa mecze z Blackburn, tutaj 1-0. W rewanżu 0-0, tak? Tak. A wracając do tego 1-0, to bramka chyba po twoim podaniu, jak dobrze pamiętam. Po mojej akcji, bo może nie po podaniu, ale po mojej akcji, po rykoszecie od obrońcy Blackburn, Jurek Odprożny z 3 metrów
strzelił bramkę, która dała nam zwycięstwo i 3 punkty. Balde. No to były piękne czasy, Legia w Lidze Mistrzów. Podciął tą piłkę Vukovic, ale ostatecznie zdołał ją wybić Midzierski. Jeszcze teraz walczy Toni golem. Wrócił Łabęcki. Wycofał piłkę w kierunku Leciejewskiego. Spokojnie, ten daleko od własnej bramki. Da chwilę odpocząć swoim partnerom z obrony. No i teraz bardzo przytomnie zachował się Jędrzejczyk. Ciągnięty za koszulkę Balde. No i teraz przerywa sędzia grę. Ta Legia też miała grać w Lidze Mistrzów. Miała szansę. Rok temu zdobycie Mistrzostwa Polski. No szanse były. Każdy chciał, żeby Legia awansowała znów do Ligi Mistrzów. Zresztą jakikolwiek polski zespół, to teraz czekamy na to, co zaprezentuje Zagłębie Lubin. Już mówił się o tym, że Czesław Michniewicz chce przynajmniej 5 zawodników pozyskać do swojej drużyny. Nawet pojawiła się taka informacja, że właśnie Edson się wcale nie wybrał do Hiszpanii, tylko gdzieś tam do Lubina. Na testy? Tak. Podobno chciał go trener Michniewicz. No nie wiem, czy taką czarną owcę człowieka, który kłóci wszystkich w zespole, potrzebuje właśnie polski Mourinho w swoim zespole. No ale to już decyzja będzie należała do trenera Michniewicza i do włodarzy Zagłębia Lubina. Wiadomo, że Edson ma tu kontrakt do 2008 roku, więc trzeba to będzie jakoś rozwiązać. Głowacki. Stachyra. Ładne podanie do Łabęckiego, ładny dribbling Łabęckiego. Popatrzmy, ma trochę miejsca Łabęcki, ale sprzymierzył. No i machnął teraz ręką jego partner, który wchodził z lewej strony boiska. Łabęcki postanowił jednak sam uderzyć. Myślę, że Łabęcki popełnił błąd. Tutaj świetnym dribblingiem minął szale. Tutaj po lewej stronie wychodzi mu kolega, który byłby praktycznie sam na sam, miałby do pustej bramki. No, wściekły teraz Jarecki na to, jak wykończył tą akcję Łabęcki. 2 bramki w lidze w tym sezonie. Łabęcki świetnie minął szale, świetnym dribblingiem, można powiedzieć, balansem ciała i chciał, myślę, sam tak dokończyć gdzieś takiego fajnego dzieła. No niewiele mu zabrakło, żeby umieścił tą piłkę w samym okienku. Wreszcie mieliśmy jakąś akcję Górnika Łęczna. No, ciekawe, czy rzeczywiście ten zespół rozleci się po zakończeniu tych rozgrywek. Może być może to jest ostatni już mecz w takim składzie, no ale złożyli odwołanie od decyzji Wydziału Dyscypliny włodarze z Łęcznej. Twierdzą, że te wszystkie kary, te wszystkie dowody, które Wydział Dyscypliny posiada, nie dotyczą tej drużyny, tej spółki. Po drugie, powołują się na przedawnienie, bo już 2 lata minęły od zarzutów, które są przedstawiane Górnikowi Łęcznej. No i twierdzą wszyscy w Łęcznej, że ta drużyna utrzymała się i będzie grać w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. No, wydaje się to w tej chwili mało prawdopodobne. Teraz ładny przechwyt. Błąd Bronowickiego. Jarecki utrzymał się przy piłce. Teraz Szifon będzie sam na sam. Popatrzmy, Szifon! Trafia w muchę. Wyszedł, skrócił kąt. Jeszcze jedno uderzenie. Łabęcki. Kapitalną sytuację miał Szifon i załamany trener Chrobak. Tak, kapitalna sytuacja Szifona. Miał bardzo dużo czasu na to, żeby zrobić to piłkę, co chciał. Wiedział, gdzie jest mucha. Ale tu widać, Janek Mucha też prezentuje świetną formę i to nie przypadek, że tutaj, mimo że był kopnięty przez Bronowickiego, Jerecki utrzymał się przy piłce, zagrał świetnie. A może gdyby Szifon, nie wiem, on uderzył chyba prawą nogą, a nie lewą. Myślę, że Szifon zrobił wszystko dobrze, ale teraz jest szansa przed Legią. Grzelak zgubił piłkę, Leśce Wodarczyk. No i to nie golem. Ostatecznie wyłuskał piłkę, jeszcze był przewracany przez Włodarczyka. No, piłkarz, którego można kochać i nienawidzić, jeżeli chodzi o to, co prezentuje przez cały sezon Piotrek Włodarczyk. 1 bramka jesienią, potem 9 na wiosnę, 10 bramek w sumie w sezonie, tak jak w poprzednim, czyli najlepszy strzelec Legii. Ale jednak były mecze, że potrafił mieć 5-6 sytuacji i nie trafić w takich sytuacjach, że to aż po prostu się... Powiem szczerze, że i tak podziwiam Piotrka, że strzelił 10 bramek w sytuacji, gdzie też w którymś momencie zrobiono z niego kozła ofiarnego tych niepowodzeń. Odsunięto zespołu? Tak, odsunięto. Nie pozwolono mu trenować nawet z drugą drużyną, więc on nie czuł też poparcia trenera. Chciano, żeby Piotrek odszedł z tej drużyny, więc ta sytuacja dla niego nie była komfortowa tutaj w Legii. I stąd na jesienią nie strzelił jedną bramkę, natomiast na wiosnę, gdy trener Żywiński postawił do niego zdecydowanie, Piotrek
strzelił 9 bramek. Teraz dobry pomysł miał Szifon, świetnie rozrzucił tą akcję do boku, zagrał jednak troszeczkę za mocno, nie zdążył Sokolenko, bo go dobrze do końca, do linii odprowadził Bronowicki. Ale coraz śmielej sobie poczynają gracze Górnika Łęczna. Dwie sytuacje mieli, z których mogły paść bramki, no, a Legia miała taką, można powiedzieć, jedną. Na pewno Górnik Łęczna w tej sytuacji Łabęckiego i Szifona to były na pewno dwie najgroźniejsze sytuacje. Poczynają sobie piłkarze Górnika Łęczna coraz śmielej i coraz lepiej wyprowadzają te kontrataki. Zablokowane dośrodkowanie przez Sokolenkę, zdążył jeszcze Ukraińca, ale trafił Korągiewkę i będzie chyba rzut rożny. 36 minuta, wciąż 0-0, Smoliński już idzie do narożnika. Nie ma Turkarda, który właśnie wkręcając piłkę lewą nogą zaskoczył Leciejewskiego. Znów piłka wybita daleko z pola karnego, jest Szala. Bronowicki. Podniesiona ręka w górę Rogera, ale no, miał teraz problemy Leciejewski. Ostatecznie jednak złapał piłkę. Roger pokazywał, że był niepilnowany za plecami wszystkich zawodników. Stał w narożniku pola karnego, ale piłka do niego nie dotarła. Jeszcze raz zagranie Bronowickiego. Czekał Leciejewski. Tutaj rozpędzony Grzelak, tym razem troszeczkę wyżej wyszedł w powietrze niż kilkanaście minut temu. Tak, ale tutaj już biegł do tej piłki. Natomiast w poprzedniej sytuacji on chciał wyskoczyć tak, z miejsca, więc... A coś takiego jak wyskok dosiężny, to ćwiczy czasami? Nie wiem, trzeba by się trenerów Legii spytać. Myślę, że to jest oczywiste, że piłkarz musi wysoko skakać, musi grać dobrze głową. Tym bardziej taki piłkarz jak Grzelak, który ma, myślę, że 1,90 cm wzrostu. Wychodzą z piłką gracze Łęcznej, faulowany Szifon. Ostro wszedł w niego Jędrzejczyk. I to mogła być żółta kartka. Ferdinand Szifon, no tak, to było ewidentnie wejście nakładką na stopę Szifona. Nie wyciągnął jednak żółtej kartki główny arbiter tego meczu. Surma. No i znów nieporozumienie z Grzelakiem. Niby Legia ma przewagę w środku boiska, bo wiadomo, że tych piłkarzy jest o jednego więcej teoretycznie, bo często włącza się właśnie Bronowicki, ale też tej przewagi niewiele wynika, bo jak na razie takich piłek prostopadłych właśnie po rozegraniu kilku podań bez przyjęcia to niewiele oglądaliśmy. Tak, to prawda, ale to wynika z tego, że i Włodarczyk, i Grzelak są mało ruchliwi w okolicach pola karnego. W momencie, gdy Legia stosuje atak pozycyjny, wydaje mi się, że powinni być bardziej ruchliwi i częściej wychodzić do piłki. Szifon. A przepraszam, Balde. Teraz ładne podanie z pierwszej piłki Grzelaka. Świetnie odegrał piłkę mu Roger Grzelak. Ma za plecami Bukowicza, uderzał sam. No i wściekł od razu Aleksander Bukowicz. Gdyby zagrał to piętką, tak jak przed chwilą Roger zostawił mu piłkę, to kto wie, czy Wukowicz nie miałby idealnej sytuacji albo do wbiegnięcia z piłką w pole karne, albo do strzału. Grzelak, jak każdy napastnik, jest łasem na bramki, więc był w sytuacji, w której mógł oddać strzał z lewej nogi. Wydawało mi się, że zdąży przed wracającym obrońcą. No, za dużo sobie nie postrzelał w tym roku, bo 6 bramek w sumie w całym sezonie, jeszcze licząc grę w Widzewie. 2 bramki dla Legii, 2 asysty. To jak na napastnika, który miał w jakimś sensie zbawić tą indolencję i w rundzie jesiennej Włodarczyka i młodych graczy, bo i Janczyk zawodził, i Korzym zawodził. Na razie można powiedzieć, że to Zbigniew Boniek zrobił świetny interes, sprzedając Grzelaka do Legii. Grzelak już był jedną nogą zupełnie gdzie indziej. Ostatecznie jednak trafił na Łazienkowską, był prawie już u Czesława Michniewicza w Zagłębiu Lubin. Chciała także go Wisła Kraków.
ciekawe, czy teraz patrzą na tego piłkarza z takim samym zachwytem jak pół roku temu. Ja pamiętam słowa Zbigniewa Bąki, który mówił, że Grzelak da Legii Mistrzostwo Polski. Znowu strata piłki w środku pola, teraz ostro tam potraktowany przez któregoś graczy z Łęcznej. Smoliński. Trzyma się za plecy i zwija się troszeczkę z bólu, popatrzmy. Łabęcki, no tutaj z łokietka chyba dostał gdzieś pod żebra, tak? Nie, myślę, że to nie było celowe zagranie, na pewno, tak, nie. Łabęckiego, ale myślę, że to był przy upadku Smoliński sobie coś zrobił. Nie wiemy, czy nas Państwo słyszą, ale mamy małe problemy chyba z prądem, ktoś wyjął wtyczkę. Ale światło na stadionie nie zgasło, mecz trwa dalej. Jakby to powiedzieli w seksmisji, ciemność widzę, tak, przez chwilę. No ale na szczęście wszystko jest w porządku, gramy dalej, oglądamy dalej. Roger. Świetnie zagrałem, tak. Świetnie, klatką pierwszą odegrał w kierunku Wukowicza. Teraz przedarł się wzdłuż bocznej linii mimo asysty Głowackiego, popatrzmy. Ładnie zapowiada się ta akcja, Wodarczyk. Za późno troszeczkę zdecydował się na podanie w kierunku Łukasza Surmy. Ale bardzo dobrze Sołdecki Dawid zablokował zagranie Wodarczyka, który miał pomysł zagrać do Smolińskiego. Prostopadł taką piłkę i to było, wyglądało groźnie. No właśnie chciałem powiedzieć, że Sołdecki praktycznie jest niewidoczny. Chyba ani razu nie wymieniłem jego nazwiska, ale w końcu tylko wywołałeś do tablicy. Defensywny pomocnik w Górniku Łęczna no, nie jest widoczny. Ma wykonywać czarną robotę, przecinać akcję, oddawać do najbliższego. Niezbyt dobry przerzut Rogera. Taka piłka na kontrę można powiedzieć, ale nic z tego Górnikowi nie wyszło. I już ma piłkę Mucha. I od razu do Balde. Cały czas głośny doping na Łazienkowskiej, ale to jest coś charakterystycznego, jeżeli chodzi o mecze rozgrywane na tym stadionie. Nieważne jaki jest wynik, nieważne jaki jest poziom spotkania. Poziom, jeżeli chodzi o to, co prezentują kibice, zawsze jest najwyższy. Szybko rozegrali ten stały fragment gry Legioniści. Teraz Roger z Wodarczykiem. Ładnie, nie ma spalonego, a jednak jest uniesiona w górę chorągiewka. Wodarczyk z Grzelakiem dopadli do tej piłki. Za chwilę powinniśmy zobaczyć powtórkę, chociaż ruszył od razu z piłką Stachyra. No i nie. Tym razem jednak chyba się sędzia nie pomylił. Tak. Wydaje mi się, że Aleksander Wukowicz mógł zagrać z pierwszej piłki, ale tak. Ta piłka była taka nieprzychylna, więc musiał ją przejąć, bo pierwsza piłka spowodowałaby to, że i Grzelak i Wodarczyk byliby sam na sam, ale nie byłoby spalonego. No, takich kilka bramek to strzeliliście chyba razem wtedy w mistrzowskim sezonie, pamiętam właśnie takich podań. Jedno do Wokowicza, Wokowicz do Kucharskiego, wychodziłeś między dwoma zawodnikami. Tak, to prawda. Świetnie mi się grało z Aleksandrem Wukowiczem, który praktycznie w ciemno rozumiał moje intencje i grę z pierwszej piłki, więc naprawdę fajnie mi się z nim grało. Właśnie Wukowicz. Jest Surma. Za plecami już ma przeszkadzającego mu Jareckiego. I Sołdecki przeciął akcję. No i brawa dla niego. Kolejna dobra interwencja. Na pewno nie jest to zawodnik typu Niżnik, ale... Sytuacja 4-3. Teraz ładne podanie w pole karne, ale ma problemy, żeby zdążyć do piłki. Wydaje mi się, że teraz Jarecki. Łabęcki źle rozwiązał tę sytuację. Mógł zagrywać to na prawą stronę, choć jeszcze piłkarze Górnikowe często przy piłce i byli nawet w polu karnym. Łabęcki. Ładne podanie, popatrzmy, przepychał się Stachyra, ale ostatecznie wyszedł z bramki Mucha. Jedną minutę doliczył arbiter do pierwszej połowy meczu, nie było wielu przerw. Teraz ma Mucha pretensje za to wejście, tutaj przedłużenie tego zagrania przez Łabęckiego. No i walczył jak mógł Stachyra, no zahaczył delikatnie Jana Muchę. Tak, ale Janek Mucha świetnie asekurował Balde. W tej sytuacji z pojedynku ze Stachyrą Balde popełnił błąd. Dał się wyprzedzić Stachyrze,
niepotrzebnie odpuścił Stachyrę i była groźna sytuacja. I dobrze, że Janek Mucha wyszedł i skrócił ten kąt. No nie jest to wielki zawodnik, biorąc pod uwagę, że się nie ma także Czoto, nie ma także Dika, obaj grali z reprezentacją z Zimbabwe. Są na zgrupowaniu. No i w tym momencie arbiter kończy pierwszą część spotkania. Właściwie można powiedzieć, że Legia miała optyczną przewagę, ale dwie najgroźniejsze sytuacje stworzyła drużyna Górnika Łęczna. Tak, to prawda. Dwie świetne kontry. Raz Łabęcki świetnym zwodem minął. Później Szifon. Groźniej się sytuacja na pewno Górnika Łęczna, choć taka lekka przewaga Legii. No to Czarek, żegnamy widzów TV4, spotkamy się za kwadrans, a widzów Polsatu Sport proszę pozostać z nami. Za chwilę mamy nadzieję na jakiś wywiad, na jakąś rozmowę. Wracamy na ulicę Łazienkowską, na razie do przerwy Legia remisuje bezbramkowo z Górnikiem Łęczna i za 45 minut poznamy ostatniego półfinalistę Pucharu Ekstraklasy. No i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście padną tu dzisiaj bramki, czy będziemy mieli taki mecz jak w Łęcznej, że dopiero w drugiej połowie coś się zacznie dziać przy Łazienkowskiej, czy też nie. No w tej chwili ten wynik premiuje Legię, ale myślę, że Legia po tym, co pokazała, nie może być zadowolona. Myślę, że kibice też oczekują dużo lepszej gry, więc myślę, że w szatni trener Zieliński zmotywuje zawodników odpowiednio i w drugiej połowie zobaczymy bramki. Był w gazecie Kucharski na ostro, czy Kucharz na ostro, ale w przerwie mieliśmy na ostro Aleksandra Bukowicza. No i tak się zastanawiam, bo jeżeli sam piłkarz mówi, że kilku jego kolegów gra w tym klubie i nic do nich nie dociera, no to niezbyt dobrze świadczy o tym, co się dzieje jednak w szatni Legii. Może to też świadczyć o tym, że ci ludzie byli nieodpowiednio dobrani. Być może w Legii nie miano wiedzy na temat ich charakterów, tych piłkarzy i po prostu źle ich dobrano. Poza tym wydaje mi się, że też zbyt dużo obcokrajowców. Oni też nie potrafili się dogadać z Polakami, ponieważ nie uczyli się języka polskiego. Nie potrafili się między sobą porozumieć, bo przyszedł Ser, przyszedł Senegalczyk, przyszli Brazylijczycy. Wszyscy mówili w innym języku, więc to też był problem szatni Legii. No i stąd według mnie takie wyniki, jakie Legia osiągnęła w tym sezonie. No a przed nami druga połowa. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta druga odsłona. Wchodzi na Zaruk, a więc zobaczymy tego piłkarza w drugiej części spotkania. Mówił trener Chrobak, że miał tam jakieś problemy z dwójką. Nie był tak dobrze przygotowany, aby zagrać całe 90 minut. No ale na 45 na Zaruk jest już gotowy. Zmienił z numerem z 27 Jareckiego. No to jest ten piłkarz, który wbiegał w pole karne, kiedy nie zagrał mu piłki Łabęcki. Kto wie, czy nie strzelił mu bramki. Na Zaruk na pewno wejdzie na jego pozycję. Zresztą może grać z prawej, jak i z lewej strony pomocy. No a Legia bez zmian. A więc przypomnę, w bramce Mucha, w obronie trójka. Jędrzejczyk 21, Szala 3, Piotr Bronowicki 23, przed nimi 24 Balde, 8 Surma, ale Balde często schodzi do boku i gra jako czwarty obrońca. Zamiennie z Bronowickim 14 Wukowicz, 6 Rożer, 28 Smoliński, Grzelak 18, Wodarczyk 9. Skład Górnika Łęczna, w bramce Leciejewski, w obronie 25 Sokolenko, 15 Golem, Midzierski 3, Głowacki 6. W drugiej linii Nazaruk, który teraz zastąpił Areckiego, Sołdecki 18, Łabęcki 5, Stachyra 20, z przodu Surdykowski 29 i Szifon 16. Łabęcki, od razu prostopadła piłka w kierunku Surdykowskiego. Mamy gwizdek arbitra. Przypomnę, że głównym jest Leszek Gawron. Nie miał zbyt wiele pracy w tej pierwszej połowie, odgwizdał kilka przewinień. Mecz nie jest ostry, nie widać takiej wielkiej determinacji w pojedynkach 1 na 1. Sami piłkarze mówią, że to nie jest liga, no mówmy się, to jest jednak troszeczkę mniejszy ciężar gatunkowy, ale z drugiej strony jakiś trofeum do zdobycia jest i tym kibicom, którzy chociaż przychodzą na stadiony, należy się coś od tych piłkarzy. Są profesjonalistami, biorą pieniądze. No i jakby nie patrzeć, zresztą słusznie zauważył to w poprzedniej transmisji chyba, jak dobrze pamiętam, Roman Kołtoń, który wyliczył, że Chelsea rozegrała w tym sezonie 64 spotkania, sięgnęła po dwa puchary, po puchar Ligi, po puchar Anglii, no a ja sobie policzyłem się jej spotkania Legii, to jest 30 spotkań w lidze, jedno w pucharze Polski, ten blamasz w Sanoku i 6 spotkań w pucharze Ekstraklasy, to jest ósme, licząc siódme spotkanie w Łęcznej, a więc tych spotkań jest dużo mniej, a piłkarzom już się nie chce grać. Zacznijmy jeszcze, piłkarze nie są mentalnie przygotowani, tak jak w lidze angielskiej,
według mnie wynika to po prostu z braku konkurencji w drużynie. No, składu Chelsea, składu Legii to raczej nie porównywujmy. Faktycznie dwie różne ławki rezerwowych, zupełnie inna sytuacja, inni gracze, inne pieniądze, inny budżet, inne cele. Ale z drugiej strony Legia powinna być takim zespołem, który co roku jednak po jakimś trofeum sięga i gra do końca, tak jak mówi Aleksander Wukowicz. Gryzie trawę i walczy praktycznie, aż sędzia nie odgwizdże ostatniego gwizdka i zakończenia sezonu. Właśnie Wukowicz słusznie podszedł pod rywala, sprowokował do błędu, odzyskał piłkę wspólnie z Bronowickim. Grzelak zagrał się z piłką, popatrzmy, Grzelak! Ładne techniczne uderzenie, ale tuż obok słupka. Bardzo ładna akcja Wukowicza z Grzelakiem. Pierwsze powiem, mówiłem, że nie rozumieją się ci piłkarze, natomiast tutaj bardzo dobre zagranie Wukowicza. Prostopadły do Grzelaka, Grzelak z wodym. No, oszukany Midzierski. Tak, oszukał. A tak jak szale zgubił Łabęcki prawie. Tak, tak. No, Grzelak strzelał słabszą nogą i lewą. No ale ładnie sobie ułożył stopę wewnętrzną częścią. Widać było, że szuka tego dalszego słupka. No, rozpoczęła Legia od ładnej akcji. Może faktycznie znów było głośno w szatni. Chociaż Jacek Zieliński nie jest chyba tym typem trenera, który, no nie wiem, krzyczy na zawodników, stosuje tak zwaną suszarkę, jak mówią na Fergusona, który podchodzi i krzyczy w twarz albo rzuca butem. Jacek Zieliński wypowiadał się, że to nie są jego metody pracy. Krzyk, myślę, że on próbuje być innym trenerem, który po prostu jest merytorycznie, podchodzi do tematu, wychwyca błędy. No, my dostajemy informację, że zarząd Górnika Zabrze już potwierdził, że trenerem na nowy sezon będzie Ryszard Wieczorek, a więc długo bezrobotnym był opiekun z Kielc, nie był. Myślę, że Ryszard Wieczorek wykonał dobrą pracę w Koronie. I zabrakło cierpliwości twoim zdaniem troszeczkę? Znaczy, ja myślę, że zabrakło tutaj raczej właścicielowi klubu, czy prezesowi, panu Pińskiemu, po prostu trochę wyobraźni. Wydaje mi się, że ta drużyna, według mnie Korona Kielce to nie jest drużyna przygotowana na zdobycie Mistrzostwa Polski. Tam według mnie brakuje kilka ogniw, piłkarzy o większej jakości niż ci, co są w Koronie. Leciejewski. Ale za takich trzeba płacić. Wszyscy no, wiemy, ale że Korona wydała najwięcej zimą, wydała 3 miliony złotych, jak dobrze pamiętam. Była najbardziej aktywna na rynku, zresztą nie ma już tam też tego człowieka, który szukał tych piłkarzy, Piotra Burlikowskiego. Wydała pieniądze, ale na młodych zawodników perspektywicznych. Którzy dopiero za kilka lat mogą stanowić o sile w polskiej lidze. W tej chwili może zasługują na te miejsce, które się znaleźli. Znowu gwizdek arbitra. Przewinił Łukasz Surma, faulując Łabęckiego. Dobrze prezentuje się dzisiaj znowu Łabęcki. Dobrze zostawił piłkę, potem lekko nadepnięty. Może nawet troszeczkę wymusił, ale faul był. Golem. Podobnie Łabęcki. Mocne podanie w kierunku Stachyry. Ale znów gwizdek i... Ale ładna akcja Surdykowskiego, który tyłem przyjął sobie piłkę, zastawił się i praktycznie będąc tyłem dostrzegł Stachyrę prowadzącego na prostopadłą piłkę. Minimalny spalony, ale ciekawa akcja. Brunowicki. Jędrzejczyk. Szala. Jest szeroko ustawiony Balde. Daleko z przodu już szuka sobie miejsca do pokazania się Roger. Balde odwrócił się ładnie z piłką. Przedał się Balde, teraz Roger ponownie do Balde, krótko rozegrana akcja, no i Balde, nie wiem, chciał chyba posłać piłkę któremuś z dzieci siedzącemu tam na tej trybunie, mamy dzisiaj Dzień Dziecka, pamiętajmy o tym. Myślę, że Balde już tutaj źle sobie przyjął piłkę, widział, że obrońca zablokuje mu, bądź wybije tą piłkę i nie chcąc stracić w tym sektorze boiska, po prostu strzeli ją. Będą przekonani, że ta piłka i tak nie trafi w bramkę. Nie będzie Balde, ale cały czas wszyscy na Łazienkowskiej czekają, wypatrują Jacka Bąka.
Ja jestem ciekaw, czy ten transfer się uda włodarzom Legii, Mirosławowi Trzeciakowi. Na razie wiadomo, że Bąk jest na zgrupowaniu. Ja myślę, że tutaj potrzeba więcej takich zawodników jak Jacek Bąk o takiej klasie sportowej, żeby ta drużyna w przyszłym sezonie powalczyła o mistrzostwo. Wraca Kuba Rzeźniczak z wypożyczenia z Widzewa. Troszeczkę zdziwił się jego opiekun Michał Probierz, bo nie miał pewnego miejsca Rzeźniczak w drużynie Widzewa, a tutaj chce walczyć o miejsce w podstawowej 11 Legii. Ale to mi się chwali, bo to jest chłopak, który też potrafi powalczyć. Smoliński nie przedarł się, ale będzie rzucał. Tu zablokował go Nazaruk. I rozpoczyna Bronowicki. Kolejne przewinienie, kolejny rzut wolny. Tak jak mówisz, nie ma łatwego życia Piotrek Bronowicki z kolegami. Ja myślę, że tutaj koledzy z drużyny szczególnie się mobilizują na właśnie na pojedynki z Piotrkiem. Za mocna teraz rzutka właśnie Bronowickiego. Od razu Leciejewski rozpoczął akcję. Ruszył Stachyra. Ale strata piłki, tym razem skutecznie Balde. Surma, daleki przerzut w kierunku Bronowickiego, ten zablokowany przez Sokolenkę. Nazaruk. No i teraz trójką ustawiona ta obrona. Dobry pomysł Sławka Nazaruka, chciał tylko długą piłką za plecy Szali, a mnie... Surdykowskiego, ale zbyt lekkie to było zagranie. Bronowicki. Nie przejął piłki Aleksander Bukowicz. Teraz daleko Midzierski. Ponownie Bronowicki i Nazaruk. Zdąży wrócić Smoliński. Przeprasza go Nazaruk, to nie było złośliwe. No, nie trafił teraz piłkę Midzierski. Ale pierwszy raz powtórka tego starcia Nazaruka ze Smolińskim. To była walka o piłkę, to nie było na pewno nic złośliwego ze strony piłkarza, który pamiętam był taki moment w jego karierze, kiedy w Śląsku Wrocław błysnął w naszej lidze, strzelał bramki, kilka klubów chciało tego piłkarza, no a potem gdzieś Nazaruk się zatrzymał. Tak, Sławek dysponuje dużą szybkością. Ma taki lekki bieg, jak to mówią w środowisku piłkarskim trenerzy. Jest dosyć szybkim. Trochę sobie zaryzykował teraz Szala, biorąc sobie na plecy Surdykowskiego. Dużo młodszy chłopak, a trzeba pamiętać o tym, że on także jest reprezentantem jednej z drużyn młodzieżowych. No i miał problemy Szala. Teraz Roger. Balde ładnie wycofał piłkę, ale troszeczkę za lekko zagrana. Jeszcze radził sobie Roger. Zabrał mu jednak piłkę Stachyra. Od razu dalekie podanie w kierunku Szifona. Tutaj też walczy Surdykowski, popatrzmy, Surdykowski wyszedł Mucha i jeden do zera. Ależ wykorzystał niezdecydowanie teraz tej trójki obrońców Legii Warszawa. Świetna akcja Surdykowskiego. No i fatalne zachowanie obrońców Legii, włącznie też z Jankiem Muchą, który niepotrzebnie wychodził. Ta piłka nie była taka ostra na wyjście tak dalekie, ale tutaj praktycznie nieatakowany Surdykowski przez żadnego z obrońców. Była praktycznie akcja 3-1. A kto zagrał piłkę? Dawid Sołdecki. Bardzo ładne zagranie. Tutaj niezdecydowanie Muchy. Zobacz, jak daleko wyszedł. Potem już widział, co się dzieje. Chciał się cofnąć, a... Najpierw niezdecydowanie Wojtka Szali, który spodziewał się, że Jędrzejczyk tą piłkę zabierze Surdykowskiemu, gdy on blokował tego Surdykowskiego. No niestety duże nieporozumienie i błąd całej linii defensywnej Legii. Może z wyłączeniem Bronowickiego, który nie brał udziału w tej akcji. No i teraz zrobiło nam się ciekawie, bo przy zwycięstwie 1-0 gości to Łęczna awansuje. Przypomnijmy, tam był wynik 2-2. Surdykowski strzelił bramkę na 2-0 w pierwszym meczu. Szymanek wchodzi. Wchodzi Szymanek. Za Szifona. Yeah.
Co ciekawe, no, trener Chrobak nie będzie bronił w wyniku. Wprowadza napastnika za napastnika. Zresztą on mówił mi przed meczem, że nie przyjechał tu absolutnie po to, żeby bronić dostępu do własnej bramki. Tak jak powiedział, liga się skończyła, ja zespół utrzymałem, teraz jest szansa powalczyć o jakiś trofeum i zamierzam tutaj na Łażynkowskiej powalczyć, tym bardziej, że kiedy wyszedł pierwszy raz na murawę, zobaczył, że praktycznie pusto było na stadionie, mówi, no to kibiców nie ma, nie będą wywierali presję na Legionistów, to będzie łatwiej. Ładne dośrodkowanie, wydawało się, że będzie dobre dośrodkowanie, ale piłka daleko za bramką, wraca Roger. Bardzo efektownie, natomiast efektu niewiele. No a Grzegorz Szymanek to jest wychowanek Górnika Łęczna. Jesienią 4 mecze, 1 gol. Na wiosnę 6 spotkań, 2 w podstawowym składzie. Legia jakby teraz próbowała odzyskać kontrolę, ale radzą sobie gracze Krzysztofa Chrobaka. Teraz prosta strata w środku boiska. Takich błędów nie mogą popełniać piłkarze gości. Włodarczyk nie bardzo ma do kogo zagrać, z tyłem do pola karnego. Blokuje go Łabęcki. Roger wycofał piłkę, przegrał przez Jędrzejczyka. Ten po raz kolejny zawinił przy bramce w tym dwumeczu, tak jak powiedziałeś. Wukowicz chciał strącić tą piłkę głową, wejść tak na cwaniaka, jak mówią piłkarze, ale nie sięgnął, no i poradzili sobie gracze z Łęcznej. Teraz sprytnie na Zaruk. Uspokoił całą sytuację Łabęcki. No mają do niego zaufanie dzisiaj koledzy. Dużo piłek kierowanych jest do niego, potrafi przytrzymać, zwolnić tempo, rozejrzeć się. Tak, mają zaufanie, ponieważ Łabęcki nie traci w ogóle praktycznie piłek. On dostanie piłkę nawet w trudnej sytuacji, tak jak teraz. Sprowokuje rzut wolny, utrzyma się przy piłce, więc do takiego piłkarza zawsze ma się zaufanie. Zimą rozwiązał kontrakt z Pogonią, po raz pierwszy zrywając z Antonim Ptakiem i trafił do Łęcznej za darmo. To był naprawdę dobry transfer. Jeden z niewielu, który uniknął tego blamażu z brazylijską Pogonią. A twój kolega Marek Koźmiński zabiera się za reaktywację Pogoni. Myślisz, że to się uda? No nie wiem. Rozgrzewa się. Trudno mi się wypowiadać. Rozgrzewa się moim koledze. Marcin Burkart, strzelec wyrównującej bramki z rzutu różnego. Naprawdę gol ładnej urody, godny zapamiętania, godny pokazywania. Jeśli chodzi o Pogoń Szczecin, mam wrażenie, że tam wcale nie chodzi o budowanie silnej drużyny piłkarskiej. Tam chodzi zawsze chyba o to samo, czyli o grunty, które są warte, bądź będą warte bardzo dużo w przyszłości. No ale to samo pamiętam, w pewnym momencie mówiło się o stadionie Legii, to, że ITI wcale nie inwestuje w Legię z powodu drużyny, tylko właśnie z powodu terenów. Na razie tu się nic nie dzieje, cały czas jest dużo mówiono o tym, że będzie nowy stadion, piękny obiekt. No, myślę, w perspektywie Euro 2012 no, te obiekty muszą powstać. No i to jest ten pozytywny bodziec. Pytanie tylko coraz częściej zadawane, czy damy sobie z tym radę. Teraz ładna akcja Smolińskiego, ale już zagranie niezbyt dokładne. Świetne zagranie do Skarka. Patrzmy. Nazaruk, dobra prędkość, ale zdążył wrócić. Nazaruk chciał wyłożyć piłkę kapitalnie, ale w ostatniej chwili złapał tą piłkę Szala. Gubi się obrona Legii przy zagraniach z pierwszej piłki piłkarzy Górnika Łęczna. Goście jakby zwiększyli szansę na to, że można strzelić drugiego gola. Ładne podanie między dwóch obrońców. Świetnie w tempo zszedł z mocnego sektora. Wydaje mi się, że Sławek sobie trochę źle przyjął tą piłkę. Znaczy to drugie zagranie, poprawienie piłki było złe. Nie w kierunku bramki, tylko wyrzucił się trochę na bok. I nie miał już
po prostu żadnego pomysłu później na rozgranie tej piłki i Szala przeciął to zagranie w polu karnym. Nie udało się to dośrodkowanie, a być może uderzenie Sokolence. Ale Górnik Łęczna, mimo że prowadzi, mimo że ten wynik gwarantuje im awans, nie broni się, tylko też odważnie atakuje. Teraz próba dobrego podania w ostatniej chwili. Wybita piłka przez Nazaruka. Podawał Wukowicz w kierunku Smolińskiego. Już przygotowany Burkhardt, przygotowany także Korzyma, więc ofensywny wariant. Przynajmniej jeżeli chodzi o Korzyma, zobaczymy jak zaprezentuje się Burkhardt. Schodzi Bronowicki. To na pewno. A to drugi Grzelak. I jeszcze Smoliński zejdzie nam z murawy. Za niego ma się pojawić właśnie Korzym. Szykuje się także do zmiany Aleksander Kwiek. Środkowy pomocnik, ofensywny gracz w drużynie trenera Chropaka. Nie był w pełni siły, aby zagrać od pierwszej minuty, ale już przed meczem i trener Chrobek powiedział, że na pewno wpuści tego piłkarza. Wejdzie za Sołdeckiego, to już informacja z murawy od Piotra Przybysza. Wzmacnia swoją ofensywę Legia, wzmacnia swoją także ofensywę i środek boiska Górnik Łęczna. Na pewno Sołdecki jest zupełnie innym typem pomocnika od Aleksandra Kwieka. Mamy 63. minutę. Właśnie Kwiek teraz schodzi na murawę. Sołdecki schodzi. No to tak jak mówiliśmy, on rozpoczął tą akcję, po której padł jak na razie jedyny gol. Dobrą, naprawdę dobrą robotę wykonał się w środku boiska. Jak mówiłem, może w pierwszej połowie zbyt często nie wymienialiśmy jego nazwiska, ale parę razy wyłapaliśmy jego dobre wejścia, przerwania akcji. No i przede wszystkim to podanie, które otworzyło drogę do bramki dla Górnika Łęczna. Szymanek. Mimo że otoczyło go trzech piłkarzy, zdołał oddać piłkę w kierunku Nazaruka, ale nie było to zbyt celne podanie. Teraz strącił piłkę piętą Grzelak. Toni golem zabawił się teraz niepotrzebnie, stracił piłkę, ale Grzelak też się pogubił. Jeszcze jest szansa, jeszcze jedna próba dogrania piłkę, ale Korzym, takie mam wrażenie, chyba szybko rozgrzany. Ta dwójka Korzym-Janczyk miała siać zagrożenie w tym sezonie ze strony Legii. Miał to być taki duet młodych wilków, który będzie strzelał bramki, straszył rywali, a to było zupełnie inaczej. Tak się... Janczyk jeszcze trafiał do siatki od czasu do czasu, o tyle Korzym... Odwrotnie. Odwrotnie? Tak, to Korzym strzelił kilka takich ważnych bramek, kilka na akcji. Natomiast Janczyk... na wiosnę był groźniejszy, natomiast, czyli jesienią, natomiast wiosnę całkowicie nieudaną. Ale ja mówię właśnie o całym sezonie. Rzeczywiście w okresie przygotowawczym Janczyk i Korzym imponowali skuteczności oczywiście jak na warunki Polski i Legii, bo strzelili po trzy bramki. Natomiast to się nie potwierdziło w lidze. Grzelak zwlekał z tym zagraniem do Młodarczyka, kapitalnie posłał tą piłkę Wukowicz. No i to jest cały Piotr Młodarczyk. Świetnie dośrodkowana piłka, wydawało się, że praktycznie powinien ją idealnie umieścić w narożniku bramki. Co do centymetrów zagrał mu tą piłkę Aleksander Wukowicz.
A wracając do tego, to Korzym dwie bramki w całym sezonie, Dawid Janczyk 4. 43 strzały, Korzym tych strzałów, jak podaje nam Gazeta Wyborcza, 10 w całym sezonie. No tak jak troszeczkę wyszło na moje. Na minuty, które Korzym i Janczyk spędzili na boisko, to efektywniejszy na pewno jest Korzym. Roger. Natomiast Janczyk strzelał jesienią, pewnie te 4 bramki, natomiast nie przypominam sobie, żeby wiosną strzelał jakokolwiek bramkę w lidze. No i właśnie wywołałeś Janczyka, szykuje się do wejścia. A coraz głośniejszy doping na trybunach, 67 minuta, wciąż Legia przegrywa 0-1 i to jest mała sensacja, bo dalej w Pucharze Ekstraklasy w tej chwili będzie grał Górnik Łęczna. Nazarów. Szedł do środka, trafił w piętę jednak Łabęckiego. Jeszcze raz próba zagrania, ale przejął tą piłkę Burkhardt. Rusza Bukowicz, przedłużył to podanie. Jest Korzym. Ale zwolnił teraz akcję młody napastnik Legii. W poprzednim meczu wystawiony na prawej pomocy. Roger. Pokazał się Balde. Korzym w pole karne, ale wybija piłkę bez problemów. Sokolenko, jeszcze padł Toni Golem. Znowu przepraszamy za drobne problemy. Znowu zabrakło prądu, ale sugerują nam nasi inżynierowie, że niestety to nie z naszej winy, to tutaj jakiś problem jest na stadionie. Rzut wolny, 69 minuta, popatrzmy. Ustawił sobie piłkę Sokolenko, będzie ją z pewnością wkręcał, no i świetnie tutaj dojrzał biegającego Łabęckiego, ale nieczysto złożył się do tego uderzenia Łabęcki. Ale ciekawe rozwiązanie na piłkę na długi słupek. Tutaj trochę zagapił się Aleksandar. Widać, że no nie miał szans nawet głową do tej piłki. Natomiast widać, że Łabęcki tym mocniejszą prawą ma nogę. Patrząc na ten strzał. Przed chwilą Bukowicz pod własną bramką, teraz już pod bramką rywali. Ładnie rozegrana akcja, Bukowicz chyba niepotrzebnie teraz zwlekał z uderzeniem. Mógł ją uderzyć tą piłkę tak jak szło. No widać, że Wukowicz nie czuje się dzisiaj. No sam przyznał przerwie. Dobrze, tak, sam przyznał. I po prostu dlatego nie zdecydował się na strzał. No i gwizdy żegnają Grzelaka, który schodzi w 70 minucie. Pojawił się Dawid Janczyk. Na pewno kibice Legii dużo więcej spodziewali się po Grzelaku. To był wielki transfer zimą i tego spodziewali się rzeczywiście, że Grzelak prowadzi Legię do mistrzostwa. Ja się tak zastanawiałem, czy starczy mimo wszystko motywacji legionistom, bo biorąc pod uwagę, że zagrają w rozrywkach Intertoto, to gdyby dotarli do finału, skończą te rozgrywki 10 czerwca, 11 czerwca będą mieli już wolne, podpoczywają zaledwie tydzień, do zajęć wrócą 18 czerwca, a tydzień później pojadą na zgrupowanie do Grodziska. 4 dni później, 4 dni wcześniej poznają rywala, bo tak jak mówiliśmy, będzie nim albo litewska Vetra Wilno, albo walijski FC Lianelli, jak dobrze czytam. No a potem, tak jak mówiliśmy, czeka już Blackburn Rovers. Bardzo krótka przerwa, no to jest mało czasu na to, żeby przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, nie tylko jeżeli przejmie tą drużynę nowy trener, ale także dla wprowadzenia nowych zawodników, żeby popracować nad tym, aby poznali resztę, zrozumieli się. Na razie to tych nowych zawodników nie ma. Myślę, że to jest jakaś wielka tajemnica. Na razie tylko głośno o Jacku Bąku.
Roger, dobry przerzut. Korzym ładnie zgasił piłkę, ale troszeczkę mu ona jednak odskoczyła. Teraz ładna rozegrana akcja z pierwszej piłki, ale co z tego, jak w podaniu już było za plecy partnerów stojących w polu karnym. Wydaje mi się, że Korzym powinien tutaj doszykowywać między obrońców Górnika Łęczna a bramkarza. To byłaby na pewno... Tak zagrał za plecy wszystkich. Tak się spodziewali wszyscy zawodnicy ofensywni Legii, że będzie takie zagranie. Nie przejął piłki Surdykowski. 72 minuta. No, Krzysztof Chrobak kucnął sobie teraz przy swojej ławce rezerwowych. Tak jak mówiliśmy, on do tej pory w swojej karierze jeszcze z Legią nie wygrał, prowadząc Polonię, Amikę i Górnik Łęczna. Jeden remis, jak do tej pory, to właśnie ten sprzed kilku dni przed własną publicznością. No a teraz znów jest szansa do tego, żeby ograć Legię i w dodatku wyeliminować ten zespół z rozgrywek o Puchar Ekstraklasy. Łęczna tym samym jakby daje sygnał, że jest drużyną, która zasługuje na grę w Ekstraklasie, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się wokół tej drużyny, bo utrzymali się sami, bez niczyjej pomocy, zapewnili sobie spokojny byt w Ekstraklasie. Teraz walczą jak równy drówny z Legią, mimo że potencjał tej drużyny jest zupełnie inny. Zgadzam się z tobą, że ten zespół Górnika Łęczna zasługuje na to, żeby pozostać w pierwszej lidze. Myślę, że materiał ludzki i umiejętności tych piłkarzy spokojnie pozwolą im w przyszłym sezonie, jeśli oczywiście nie będą grali w pierwszej lidze, tak jak oni liczą. Myślę, że spokojnie utrzymać się w tej lidze naszej. Przed chwilą mieliśmy taki rozpaczliwy strzał Łukasza Surmy. Dobrze dograna piłka z rzutu rożnego przez Burkharda, ale było widać, że już Łukasz nie miał szans na tyle dobiec szybko do piłki, aby ułożyć się do tego strzału tak, jakby chciał. I według mnie ta piłka w ogóle zaskoczyła Łukasza Surmę. Myślę, że na pewno takiego rozwiązania nie było ćwiczonego, tak, w szatni. Doskonale znam walory Łukasza Surmy i to nie jest piłkarz, który wbiegnie i uderzy. Tak. Myślę, że Łukasz, nawet nie znam statystyk, ale w tym sezonie chyba nie strzelił żadnej bramki w Legii. I chyba się nie mylisz. Dokładnie, ma jedną asystę we 28 spotkaniach, 16 razy strzelał na bramkę rywali. Teraz 17. Ale to już jest buwer Ekstraklasy. Burkhardt wszedł do drużyny i na razie oprócz tego, że dośrodkowuje piłki ze stałych fragmentów, to niewiele wniósł. Świetnie przejął tą piłkę Kwiek. Teraz ładne podanie do bocznego sektora boiska. Ach, prawie udało się przedrzeć Stachyrze, ale nie dał się oszukać doświadczony Szala. Włodarczyk. Odskoczyła mu piłka, ale zdołał opanować sytuację. Teraz świetnie zachował się Głowacki. Wyprzedził Korzyma, wyprzedził Wukowicia. No ale to podanie już nie znalazło adresata. Przewrócony Surdykowski, strzelec jedyny jak do tej pory bramki, ale... Surdykowski tak trochę niezdecydowanie poszedł do tego zagrania. W pierwszym momencie ruszył i zatrzymał się, bo to było ciekawe też, ciekawie ta akcja się zapowiadała. Jędrzejczyk, Balde i Szala to są piłkarze, którzy stoją z tyłu i pilnują teraz dostępu do bramki Legii. Reszta już w okolicy 16 metra, a nawet głębiej. Wybił teraz piłkę daleko w trybuny Toni Golem. Zajdzie za chwilę Surdykowski, a pojawi się w jego miejsce Marcin Rogowski. To będzie kolejna, czwarta zmiana trenera Chrobaka. Biegnie Roger, ale też na zaruk zdecydowanie szybszy. Jeszcze przepuścił piłkę między nogami Rogera. No i faul zdecydowany. Żółta kartka, według mnie. Tak jak Roger ośmieszał rywali. Roger chyba zdenerwował się, że dostał tak zwaną siatkę. Ale go wyczekał tutaj kapitalnie na zaruk. No i coraz większe podenerwowanie na krytej trybunie Legii już. Coraz głośniej kibice wyrażają swoje opinie. Co sądzą o grze legionistów w tym meczu? No i
mistrzem Polski jest Legia. Może to poderwie piłkarzy Zielińskiego do lepszej gry. Vukovic, Roger, płasko w pole karne, dobrze ustawiony Midzierski. Roger dośrodkowywał z prawej nogi, dlatego to nie było takie precyzyjne. Ja bym powiedział, że dośrodkował tak jak biega w tej chwili. Tak. Na zasadzie, no dobra, kopnąłem piłkę, ale tak, niewiele mi się więcej chce. Może ktoś dojdzie, tak? Przez przypadek. O, no i teraz bardzo brzydki faul. Żółta albo czerwona Łukasza nawet. Surmy. No czerwonej to chyba Łukasz nie dostanie. Nie miał na koncie żółtej kartki. Chyba troszeczkę puszczają jednak nerwy już legionistą. Łabęcki jeszcze w jakiejś słownej utarczce z kapitanem legionistów. Nie da się ukryć, że mają problem dzisiaj z Łabęckim w środku wojska. Zagranie bez piłki praktycznie. No. Na wielu stadionach europejskich to byłaby czerwona karta. Paulo od tyłu. Daleko od bramki. Tak. No i mamy teraz wspomnianą zmianę. Ostatnia. Wchodzi Marcin Rogowski. Numer 8. Teraz będzie szansa, znowu pogubili się gracze Legii, dokładnie Szala, mamy rzut wolny, bardzo niebezpieczne odległości od bramki Jana Muchy. Bardzo tutaj mądrze zachował się Szymanek. Wywalczył piłkę. Tak, wywalczył i tutaj piętką sobie tak. Tak, piętką i sprowokował ten rzut wolny. I chyba oszukał tym zagraniem piętką Jędrzejczyka, jak dobrze widziałem, a już za plecami był właśnie Szala. Nie widać, że Jędrzejczykowi na tej pozycji brakuje doświadczenia. Dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, natomiast na... Zagrał jeden mecz w tym sezonie, widzę, to jest za mało, aby... No ale to są też spotkania do tego, aby nabierał doświadczenia. Pod warunkiem, że jednak Legia będzie uzyskiwała korzystne rezultaty. Tak. No i zobaczymy. Ustawiona piłka. Aleksander Kwiek. Kwiek tuż nad poprzeczką. Wypożyczony z Kolportera Korony Kielce na tą rundę. Zastanawiają się w Łęcznej. Oczywiście pod warunkiem, że korzystnie będzie rozstrzygnięta sprawa ich pozostania w lidze. Czy uda im się zatrzymać tego zawodnika? Występy w Wiśle Kraków. Potem właśnie w Kolporterze nigdzie nie mógł Kwiek przebić się do pierwszej jedenastki, ale wielokrotnie już udowodnił, że ma papiery na grę, że to jest chłopak naprawdę nieźle wyszkolony technicznie. Ja pamiętam tego zawodnika i najbardziej podobał mi się, jak występował w Odrze Wodzisław. Ale czasami powtarzałem się takie kazusy, że piłkarze właśnie odchodzące z Odry tam błyszczą, a gdzieś indziej już w lepszych klubach nie potrafią odnaleźć się i znaleźć sobie miejsca. Chodźmy Marcin Chmies, który tutaj przyszedł do Legii. Musiał wrócić do Odry, żeby wyjechać do Portugalii. I teraz mówisz, teraz podobno, że wraca. Wraca, tak? Bo Braga go nie chce. Ale też do Odry? Też do Odry. Ma ważny kontrakt, więc musi wrócić. Był tylko wypożyczony. Teraz Midzierski ma jakieś tle prewencje do swoich partnerów. 10 minut dzieli gości od tego, aby zagrać w półfinale Pucharu Ekstraklasy. Rywalem Groklin Grodzisk. Pamiętam, jak Bożydar Iwanow wspólnie z Romanem Kołtoniem rozpoczynali transmisję przed tym pierwszym meczem. Zastanawiali się, czy to już będzie ostatni taki wielki mecz na terenie Górnika Łęczna w tym sezonie, bo zakładając, że opadliby właśnie z Legią, to mogłoby tak być, ale teraz wszystko wskazuje na to, że jeszcze Groklin może zawitać na ten stadion w tym sezonie. Twoi koledzy też chyba nie docenili piłkarzy Górnika Łęczna i zlekceważyli, tak jak pewnie podobnie jak piłkarze Legii. Którzy pewnie spodziewali się, że piłkarze Górnika Łęczna nie mogą tutaj na Łazienkowskiej
niewiele zrobić. Myślę, że słusznie wyszli w pierwszym meczu z założenia, że skoro te drużyny, Legia, Kolporter, Lech, Wisła nie wygrały nic w ekstraklasie, to warto byłoby, żeby te czołowe drużyny jednak walczyły to trofeum, a nie przegrały z teoretycznie słabszymi zespołami. Tutaj bardzo, bardzo mądre, ciekawe zachowanie Stachyry. Nie po raz pierwszy. Tak. Ładnie blokuje piłkę. Jest dosyć szybkim zawodnikiem. Kwiek już wędruje w pole karne. Zostawił piłkę Stachyra. Osiemdziesiąta druga minuta, rzut rożny dla Górnika, piłka na piąty metr, udało się wybić, teraz jest szansa na wyjście z piłką i z kontrą, Roger ucieka Korzym, Roger jednak zwolnił całą akcję, przytrzymał piłkę, teraz jeszcze Szleją przegrał przez środek, ale wcześniej arbiter odgwizdał przewinienie Szymanka. Już rozpoczęli grę Legioniści, teraz zaczyna im się spieszyć, ale trudno się dziwić. Burkhardt, tak ładnie pod publiczkę, ale co z tego, skoro nie przyniosło to pożądanego skutku, chociaż wciąż Burkhardt. No i to zagranie do tyłu zupełnie się nie podobało publiczności. Surma dostrzegł tutaj Korzyma. Myślę, że piłkarze Legii niepotrzebnie forsują grę środkiem boiska, tam gdzie jest najwięcej przeciwników, natomiast no, mało akcji jest skrzydłami. No, tam gdzie jest najwięcej miejsca, tak. Tym bardziej, że mają dwóch szybkich zawodników. Jest już na murawie Janczyk, jest na murawie Korzym, można by ich po boku porozrzucać i rzucić im piłkę na dobieg. Balde. Wukowicz, kapitalna indywidualna akcja, Wukowicz teraz do boku. Jest już w polu karnym Włodarczyk. Jest także Janczyk. No i niedokładne dośrodkowanie Burkharda i kolejne gwizdy. Myślę, że Burkhardt nie miał w ogóle pomysłu na rozgrywanie tej akcji. Świetnie wchodził mu z lewej strony Korzym. Powinien zagrać prostopadłą piłkę na wchodzącego Korzyma. Natomiast zamarkować dośrodkowanie i tylko rzucić ją lekko do wejście do środka. Teraz do żadnego pomysłu byłoby sensu. Kwiek do Nazaruka. Nazaruk w pole karne, ale tam nie ma nikogo z partnerów. Był wprawdzie Stachyra, ale piłka za mocno zagrana przed niego. Nie zdążył. I Łukasz Surma. Niezmordowany Bukowicz. Skakał do tej piłki Janczyk, ale co z tego, skoro był za plecami Midzierskiego. Świetnie blokowany przez środkowego obrońcę Górnika Łęczna. Roger do środka. Burkhardt. Nie udało mu się zabrać piłki. Teraz zdecydował się na dribbling. Wukowicz wściekły na arbitra. Żółta kartka. No i będzie żółta kartka. Tak jest. Myślę, że Aleksander niepotrzebnie dyskutuje z sędzią. Leszek Gawron nie dał sobie w kaszę dmuchać. Ale mówię, gdyby wszyscy piłkarze grali tak jak Aleksander, gdyby zostawiali tyle zdrowia na boisku, które było widać po każdym wejściu, że aż się w nich buzuje, to myślę, że wynik w ogóle Legii w sezonie i w tym pucharze Ekstraklasy byłby zupełnie inny. Szkoda, że reszta nie potrafi się zarazić od Bukowicza tym charakterem. Roger. Ja myślę, że z tym charakterem to nie można się zarażać, tylko trzeba się z takim charakterem urodzić. Spokojnie, Leciejewski do Sokolenki. Przepuścił piłkę na Zaruk. Walczył Stachyra, jeszcze Nazaruk, błąd Szali, popatrzmy, Nazaruk, jeszcze Nazaruk wykłada piłkę, zobaczymy, czy będzie bramka, popatrzmy, 2-0! A z sercem bramki ten, który pojawił się niedawno na murawie, Marcin Rogowski. Błąd Szali
I to chyba przeważa. Bunt szali, a myślę, że całym architektem tej bramki to był Sławek Nazarok, który dał świetną zmianę. 2-0, więc taki sam wynik jak w pierwszym spotkaniu w drugiej połowie, ale wówczas było dużo czasu, aby Legia odrobiła straty. Teraz przypomnę, gdyby padły bramki, to będziemy oglądali żółty karny, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Świetnie popatrzył, jak jest ustawiony. Kolejny błąd linii defensywnej. Tutaj Wojtek Szala najpierw zlekceważył Sławka Nazaruka. Tutaj Balde również zlekceważył. Powinien tą piłkę wybijać. A nie przyjmować sobie w polu karnym piłkę. Tak, nie można w okolicach pola karnego tak nonszalancko grać. Zero odpowiedzialności w postawie tego Balde i Wojtka Szala. No i dlatego wróci sobie do Francji Balde, to już jest niemal pewne. Tak patrzę na statystyki Rogowskiego i to jest jego pierwsza bramka w tym sezonie. 10 spotkań rozegrał, 510 minut w lidze. A teraz strzela bramkę, która najprawdopodobniej da awans Górnikowi Łęczna do półfinału Pucharu Ekstraklasy. Może kibiców nie ma tylu, ilu zwykle przychodzi na Łazienkowską, ale myślę, że wyrażą swoją dezaprobatę dla tego wyniku po tym spotkaniu. I tłumaczenie piłkarzy, że oni chcą odpocząć, że myślamy, są już na wakacjach, raczej nie będzie docierało do kibiców, którzy płacą bilety, za bilety płacą, wykupują karnety i chcą oglądać tak, Legię walczącą od pierwszej do ostatniej minuty i o wszystkie trofea. I płacą coraz więcej. To jest jeszcze raz ta akcja, która zdecydowała o tym, że prowadzi Łęczna 2-0. Przepychanka z szalą, no i błąd Balde, przyjmował sobie piłkę pod stopą. Teraz jest kontra, popatrzmy. Stachyra przełożył sobie piłkę, ale podał wprost do Balde tym razem. Szkoda, bo była szansa na trzecią bramkę, na skarcenie Legii. Już naprawdę w tym spotkaniu bardzo wysoko. Korzym. Ale wprost na nogę. Ale też całkowite nieporozumienie w ogóle napastników. Znów piłka do tyłu zagrana. Tak, ale myślę, że jeśli dwóch napastników jest w polu karnym, tak jak był Janczyk i Wodarczyk, to jeden musi pójść na krótki słupek, drugi może zamykać, ale tutaj żadnego ruchu też nie było z chęci strzelania z tego dośrodkowania. Teraz strata Bukowicza, dobrze. Zablokował to podanie Toni Golem. Uspokoił grę jednym podaniem znów Łabęcki. I teraz wychodzi Nazaruk. Ponownie Łabęcki. No, niewiele brakowało, aby ta piłka dotarła na prawą stronę boiska. 4 minuty doliczył arbiter do 90, a więc jakaś szansa jeszcze przed Legią jest, ale to raczej... Nie pamiętam, mało prawdopodobne, żeby w tym sezonie Legia strzelała bramki w 90 minucie. No właściwie kibice mogą tęsknić za taką Legią, która grała w Lidze Mistrzów, za taką Legią, która później zdobywała też z tobą tytuł Mistrza Polski. Zresztą pamiętam, kiedy wchodziłeś do tej drużyny, wówczas zapamiętałem taką sylwetkę piłkarza, który miał tutaj krótsze włosy, z tyłu dłuższe, tak mówiło się na czeskiego hokeistę, taka moda na start. Taka moda była, tak, wśród piłkarzy. No teraz jest żel. Tak, tylko że wam te dłuższe włosy raczej nie przeszkadzały do tego, aby gonić przez 90 minut, a niektórym ten żel, nie wiem, ewidentnie przeszkadza. Nazaruk, wydawało się, że się przedrze w pole karne. Czasy się zmieniły. No i Sokolenko, coraz bliżej trener Chrobak pierwszego zwycięstwa i to na Łazienkowskiej nad Legią Warszawa. Mówiłem, że ta drużyna nie leży legionistom. Dwa remisy, porażka i jedna wygrana, jeżeli chodzi o ligę tutaj na Łazienkowskiej od czasu, kiedy Łęczna gra w pierwszej lidze. Wodarczyk szukał tego wolnego i znalazł. 91 minuta już upłynęła. Toni Golem, popatrzmy. No rzeczywiście nadepnął na stopę Wodarczyka. Tutaj już widział Wodarczyk, że piłka mu troszeczkę odskoczyła, że był już Sokolenko.
Tak, Sokolenko nie, myślę, że niepotrzebnie faulował, bo był dobrze sekurowany przez swojego kolegę. Myślę, że piłkarze... Czy faulował, Sokolenko wybijał piłkę. Tak, piłkarze Legii myślę, powinni się śpieszyć z tym, ale się nie spieszą. Wykonaniem rzutu wolnego. No i Aleksandar Vukovic, jest Burkhardt. Kto uderzy? No ja myślę, że Vukovic. Vukovic, popatrzmy, poprzeczka! Ale kapitalnie przymierzył Vukovic. Wciąż 2-0 prowadzi Łęczna. Dwa kroki, trzy zrobił praktycznie Vukovic, ale przymierzył no niemal idealnie. Zabrakło centymetrów, a mielibyśmy kontaktowego gola dla Legii Warszawa. Szala. Ten gol przechylił szale zwycięstwa na rzecz Górnika Łęczna, tak? Jeszcze się teraz zaczynają zabawiać gracze Łęczne, bo założona kolejna siatka rywalowi. Popatrzmy, Vukovic jeszcze raz rzut wolny. Mało brakowało. Nie miałby kompletnie szans Leciejewski, aby wyłapać tą piłkę. I tak trochę na wyrost chyba brzmi ta pieśń śpiewana przez kibiców. Mistrzem Polski jest Legia. No, kibice Legii zawsze śpiewają tą pieśń, niezależnie czy Legia zdobędzie mistrzostwo, czy nie. Uniesione w górę szaliki. Ale wynik, który naprawdę może co niektórych tutaj doprowadzić do zdenerwowania. Państwo słyszą, ale to nie wymaga komentarza. Kibice śpiewają o co wygracie, skoro ambicji nie macie. To jest to, o czym ty pisałeś w swoim felietonie, o czym mówił zresztą Vukovic w przerwie. Jakby na potwierdzenie tego wszystkiego dzisiaj Legia przegrywa z Górnikiem na własnym stadionie 0-2 i odpada, to chyba możemy powiedzieć, z dalszej rywalizacji o puchar ekstraklasy. No myślę, że kibice zawsze wybaczą zawodnikowi, jeśli jest ambitny, jeśli walczy od początku do końca, nawet jeśli ma słabsze umiejętności piłkarskie, natomiast nie wybaczą, gdy piłkarze się nie starają. Krzysztof Krobak zwycięzcą, bo po raz pierwszy wygrywa z Legią. Tak zapytany przed meczem, czy liczy na to zwycięstwo, mówi, ja nie patrzę na te statystyki, ale tak uśmiechał się, miał taką nadzieję. No i mamy sensację, bo Legia przegrywa na własnym stadionie. Przegrywa po raz kolejny w tym sezonie w dość kiepskim stylu. Rogowski 87, 55, Surdykowski. Mimo, że zabrakło kilku graczy w drużynie trenera Chrobaka, nie było Nazaruka. Nie było Pawelca i Jurkowskiego. Bartosza Jurkowskiego, który przysłał nam SMS-a, pozdrawiamy go serdecznie. Jeżeli się obraził, to bardzo przepraszam. W każdym razie Łęczna dzisiaj triumfuje. A my już mamy Piotra Przybysza i gracza Górnika Łęczna. Ze mną strzelec pierwszej bramki dla Górnika Łęczna, Janusz Surdykowski. Nie wiem, czy będzie słychać naszą rozmowę, bo ogłuszające gwizdy przy Łazienkowskiej. Janusz, kiedy trener Chrobak mówił przed spotkaniem, że przyjechał tutaj, żeby wreszcie wygrać z Legią, no ja przyjmowałem to za czystą dyplomację. Tymczasem wyszliście na stadion, wygraliście i to zasłużenie, jeżeli jeszcze sobie przypomnimy sytuację Szifona z pierwszej połowy i w nagrodę zagracie w półfinale z Groklinem. Oczywiście to dla nas wielka szansa. W lidze trochę się nie pokazaliśmy, chcieliśmy przynajmniej ten powalczyć o ten puchar, bo to jest też w miarę dla naszych kibiców ważna sprawa. Oczywiście trener nas uczulał, żebyśmy zagrali ambitnie. Nie patrzyli na wynik, ale najważniejsza, żeby była ambicja. Ty masz jakiś patent na Legię. W lidze bramek nie strzelałeś, w pucharze ekstraklasy strzeliłeś Legii w Łęcznej, strzeliłeś dzisiaj. Zrobiłeś wielki prezent trenerowi, bo po raz pierwszy jego zespół pokonał Legię i ta seria trenera Chrobaka się wreszcie skończyła. Znaczy oczywiście chciałem trenerowi podziękować, że dał mi szansę o przynajmniej w pucharze ekstraklasy. Myślę, że się trochę tym odwdzięczyłem, strzeliłem bramkę i w Łęcznej i tutaj, no i będziemy walczyć dalej. No.
Raz jeszcze gratuluję, dziękuję za rozmowę. Przepraszam, czy mógłbym jeszcze... O co wygracie, jeżeli ambicji nie macie? To jest chyba najlepsze podsumowanie tego meczu. To przypomnę, powiedzieli kibice. Cóż, my już dziękujemy serdecznie za uwagę. Szarek Pucharski, Marcin Świedek, zapraszamy na półfinały. Do zobaczenia.